gościem poranka wnet jest Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych. Od 1 kwietnia Polskie Porty Lotnicze są spółką akcyjną Skarbu Państwa. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W drodze na wielkie święto, bo świętem jest otwarcie lotniska w Radomiu. Już nawet nie w drodze, tylko wzorem Radia Wnet postanowiłem połączyć się z lotniska, więc ja już jestem na lotnisku. Być może w tle gdzieś będziecie państwo słyszeć jakieś odgłosy, które są też odgłosami przygotowywania do otwarcia, do uroczystości otwarcia. Jakie wrażenie zrobiło na panu lotnisko w Radomiu? No, nie ukrywam, że to kolejna odsłona, bo to lotnisko ma już wiele twarzy. My na nim organizowaliśmy wielką konferencję turystyczną i spotkania biznesowe, a zanim było otwarte, teraz już jest przygotowane zupełnie do przyjęcia pasażerów, ale w tej chwili też stoi scena, miejsca dla publiczności, więc wszystko jest to pięknie skomponowane. W ogóle bardzo wszystkim polecam odwiedzenie terminala, bo on jest po prostu bardzo ładną, nowoczesną architekturą. To nie zawsze się udaje, a tu się udało znakomicie. Bardzo państwu polecam to. Żeby pojechać na wycieczkę do Radomia, a z Radomia polecieć dokąd? A przeróżne miejsca. Jeśli chodzi o połączenia rejsowe, które będą wykonywać Polskie Linie Lotnicze LOT, to przede wszystkim polecam Pragę i Rzym. To są takie hitowe połączenia, ale również jest Tirana, Preveza i Varna, więc też południowe kierunki, bardziej takie, że tak powiem, ciepłe i turystyczne. Natomiast będą również wykonywane rejsy czarterowe dla tour operatorów, którzy będą wysyłać swoich wycieczkowiców z Warszawy Radom. I to będzie, to łatwiej mi powiedzieć państwami, bo to kilkanaście różnych kierunków. To jest i Turcja, i Bułgaria, i Egipt, i Grecja, Hiszpania, Tunezja. No chyba wszystko powiedziałem. To jest sam początek tego nowego życia lotniska w Radomiu? To była duża inwestycja? No tak, tak. Powiem szczerze, że tego typu inwestycja, czyli wybudowanie nowego portu lotniczego właściwie od zera, bo co prawda tu wcześniej, jak wszyscy wiemy, był port lotniczy, ale całą tą infrastrukturę my wybudowaliśmy od początku, czyli można powiedzieć, że na Greenfieldzie. Więc począwszy od pasa startowego, przez drogi kołowania, miejsca postojowe i terminal, i budynki towarzyszące, techniczne. To wszystko jest od początku wybudowane i no, to jest bardzo kompleksowa inwestycja, która nie tylko musi spełniać najwyższe standardy budowlane, ale też przede wszystkim europejskie przepisy lotnicze. Lotnisko jest certyfikowane właśnie według europejskich już przepisów, więc no, takich bym powiedział już bardziej wymagających. A po co takie lotnisko w Radomiu, skoro jest lotnisko Chopina, jest lotnisko w Modlinie i plan budowy CPK? Ja się bardzo cieszę, że pan o to pyta, bo ważne, żeby to wytłumaczyć. Przede wszystkim dlatego, że lotnisko Chopina zaczyna pękać szwa. Gdyby nie COVID, już dawno by, że tak powiem, trzeszczało w tych szwach. Natomiast COVID sprawił, że oczywiście, że ten ruch na dwa lata nam bardzo się obniżył. Ale już w tym roku, w tym sezonie letnim, będziemy mieć wyższy poziom liczby pasażerów, niż było to w rekordowym roku przed pandemią. Czyli przebijemy wyniki z pandemii, co pokazuje, że trend jest ewidentnie rosnący. I my, lotnisko Chopina, do którego wszyscy mamy sentyment, ja mam olbrzymi, ja się urodziłem w Warszawie i dla mnie Okęcie to był jakby towarzysz życia, pamiętam wszystkie ważne wydarzenia, filmy z tym związane, ale to jest lotnisko, które dziś jest właściwie w centrum Warszawy, jest 6 kilometrów od centrum Warszawy i choćby ze względów środowiskowych, chodzi o hałas, my nie możemy realizować więcej operacji niż 600 na dobę. To jest dalece za mało i dlatego po prostu musi być wybudowane CPK. Jestem największym ambasadorem i orędownikiem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo wiem, z jakimi problemami się na co dzień spotykamy. A lotnisko Warszawa-Radom z dwóch powodów. Po pierwsze, ono jest trochę inaczej skrojone. Ono jest głównie skrojone pod tak zwane low costy, czyli linie niskokosztowe i właśnie czartery. Jest przyjazne rodzinom. Ma trochę inaczej skonfigurowaną infrastrukturę, jeśli chodzi o obsługiwanie pasażerów, dochodzenie do samolotu i tak dalej. To nie chcę wchodzić w szczegóły. Przyjedziecie państwo, to sami zobaczycie. Natomiast
Natomiast więc po pierwsze to, a po drugie dlatego, że ten region też jest regionem o dużym zapotrzebowaniu na latanie. To nie tylko ziemia radomska, ale to jest i województwo świętokrzyskie, i część lubelskiego, łódzkiego. Tutaj mieszka kilka milionów ludzi, które będą korzystały z tego lotniska. Będzie konkurencją dla lotniska w Modlinie. Nie, bo po pierwsze to jednak jest inna strona największego województwa, czyli mazowieckiego. Po drugie proszę zwrócić uwagę, że nasza siatka lotnisk jest tak skonstruowana, że ta Polska południowo-wschodnia właściwie tych lotnisk jest pozbawiona. Znaczy jest lotnisko oczywiście warmińsko-mazurskim, ale no malutkie. Podlasie nie ma swojego lotniska, jest w Lublinie, ale również malutkie, więc tak naprawdę z 1/4 Polski ludzie się zjeżdżają na razie do tych dwóch lotnisk, czyli Chopina i Modlina, a za chwilę do tych trzech lotnisk. A ilu pasażerów będzie musiało obsłużyć? Powiedział pan lotnisko Radom-Warszawa, czyli taka będzie oficjalna nazwa Radom-Warszawa, żeby pokazać, że odległość od Warszawy nie jest tak duża. Jak długo pan prezes jechał do Radomia? Lotnisko Warszawa-Radom. Tak się nazywa, dlatego że z punktu widzenia pasażerów, którzy będą przylatywali z zagranicy, no to Warszawa jest tym, że tak powiem, rozpoznawalnym punktem. Więc tak jak Londyn ma kilka lotnisk, które są oddalone o dziesiątki albo nawet ponad 100 kilometrów i też mają nazwę Londyn, to tutaj też użyliśmy tego samego, no bardzo często spotykanego, bo w Paryżu jest Beauvais, w Brukseli jest Charleroi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest w lotnictwie zupełnie naturalne i nikt się w branży, że tak powiem, nie dziwi, że to jest taka nazwa. I już w tej chwili na przykład, nie wiem, Paryżanie, którzy chcą przejść do Warszawy, kupują bilety do Warszawy Radom, bo dla nich jest to oczywiste, że wylądują w jakiejś tam odległości i przejadą do Warszawy. A w jaki sposób przejadą? A do Warszawy, no więc tu jest oczywiście kilka możliwości. Jest linia kolejowa, której pociągiem zabiera to około godziny czasu. Natomiast chcę przy okazji powiedzieć, że jutro będzie otwarty ostatni kawałek trasy S7, która sprawi, że czas dojazdu się skróci o pewnie kwadrans jeszcze. Więc znowu około godziny jest to zupełnie osiągalne piękną dwupasmową drogą z Warszawy do samego Radomia. To jeszcze na zakończenie powiedzmy, jak dzisiejsze uroczystości, o której godzinie będzie oficjalne otwarcie, kto będzie w tym uczestniczył i jakiej muzyki będzie słuchał? O 10:00 rozpoczynamy i spodziewamy się obecności pana premiera Mateusza Morawieckiego. Oprócz tego będzie pan minister Horała, który pełnomocnik do spraw CPK i również nadzorujący porty lotnicze. No, będzie, że tak powiem, też cały kwiat zarówno parlamentarzystów tu ziemi radomskiej, jak i osób związanych z lotnictwem, więc i Urzędu Lotnictwa Cywilnego, i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, linii lotniczych, i turoperatorów, czyli cały ten biznes turystyczno-lotniczy, myślę, przyjedzie na tą naszą uroczystość. I to wszystko zacznie się już za godzinę i 15 minut. I na zakończenie, pierwszy samolot wystartuje i dokąd poleci? Pierwszy samolot wyląduje, bo żeby móc wystartować, najpierw musi wylądować. Więc wyląduje dziś wieczorem z Paryża, a jutro do Rzymu. Wystartuje. Paryż, Radom, Warszawa, pierwszy lotniczy kurs. Bardzo serdecznie dziękuję. A w jakim pan jest nastroju, stojąc na tym lotnisku i patrząc na ten ładny terminal? Nie ukrywam, że mam taką ferię emocji od ekscytacji przez radość, przez lekką tremę, jak przed egzaminem maturalnym. Życzymy, żeby pan ten egzamin zdał i na pewno tak będzie. Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych Spółki Akcyjnej Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Jest godzina 8:47. Te pierwsze zdania, które wypowiedział Stanisław Wojtera, jakoś tam były wzruszające, kiedy powiedział tak jak w Radiu Wnet. I rzeczywiście tak jest w Radiu Wnet, że jeździmy i też będziemy w porcie lotniczym w Radomiu, żeby zobaczyć na własne oczy, czy rzeczywiście jest taki ładny i przyjazny dla tych wszystkich, którzy latają.